Witam was po raz kolejny, oto Max Biały i witam was w kolejnym odcinku Let's Play Shaman King Master of Spirits. Sprawdzimy czas, dobra. I lecimy dalej. W dzisiejszym odcinku będziemy walczyć... jak spodziewacie się po lodowych krainach z... Trejem, nie tędy. Do tego potrzebujemy ducha Treja, czyli Kori. A teraz lecimy. Chyba 3 poziomy do Treja. Tak. Nie lubię tych latających stworów. Jeps. Dawno nie grałem w Shaman Kinga. Przepraszam was. Nawet nie pamiętam jakie mam duchy, ale to jest początek gry, więc... Zanim my to skończymy... Uhuhu, czasu minie trochę. Dobra, dobra. Mamy skrzynkę. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy. Ha! Mój drewniany miecz jest super. co tam u was? Pewno czekacie na Minecrafta. Będzie w dniu premiery, czyli 18 w piątek. Ktoś napisał... A, dobra, nieważne. Wszystko będzie niespodzianką. Nie wiem, pewno niemiłą, albo miłą, albo niemiłą i miłą dla niektórych tak, ale zobaczycie. Okej. Okay. To jest dość ciężki koleś, nie lubię go, bo ma taki topór. O, to jest Olaf! Z Lola! I dużo zabiera, jak widzicie. Jeden atak toporem już życia prawie nie mam. A, nie mam for joku, czy jakoś tak. Ale zabijemy go, z niego dropi... Nie! Jest! Dev the Viking! I teraz pokażę wam do czego są... Ups! Teraz wam... Jest start. Dobra. za ten się... Dev the Viking. Co robi Dev the Viking? Aha, dobra, byłem tu. To było chyba, że się nie ślizgam. Tak, nie ślizgam się po lodzie. Ale na razie tu nie mamy lodu, więc... Nie musimy go używać, ale przyda się, od razu powiem, do poziomu z bossem. Dobra, idziemy dalej. Lecimy. Musimy skończyć ten poziom. Aha, pewno jesteście ciekawi co do tłumaczenia. No, większość z was oczywiście byłem pewien, że będziecie chcieli tłumaczenie, więc przy Treju będę tłumaczył, co on tam gada. Tak jak obiecałem. Nie wiem, do czego są te przedmioty. Znaczy, wiedziałem, kiedyś się zapomniałem. Zwiększały życie, coś takiego? Nie pamiętam. Kasy o wiele za dużo w tej grze dają. Jak dla mnie. No, niektórzy częściej umierają, a ja jestem taki dobry w ogóle. Skok, skok, yes! A, nie lubię go! Nie! Ale tu jest fajna taktyka na niego, jak widzicie. Badba. Badbch po angielsku. Nie wiem co ona robiła, też nie pamiętam. Mam krótką pamięć. Do duchów, których nie używam. Nie rozumiem tego. Hop, hop. Mogę tam robić. To chyba zwiększa... Nie, dobra. Nie jestem pewien, więc nie będę mówił. Co mamy tam? O, skrzynka. Abym to ominął. Dlatego mówiłem, że ten Magnescope jest bardzo fajnym duchem, bo dużo sekretów można użyć. Zdobywa się go prawie na początku gry, a nikt go praktycznie nie używa. A ja go uwielbiam i będę go używał. Ojej, jednej bardziej nie lubię. O Jezus! Właśnie, dlatego musimy coś zjeść. Ale łatwo poszło. Wodionoi. Który to był? Co on robił? Wodianoi. Aha, no dobra. Czyli nieprzydatny. Gdzie mam ziemniaka? Ziemniak. Lecisz ziemniak. Tak ogółem przepraszam was w ogóle, że odcinka nie było tak długo i że teraz postaram się znowu nakręcić więcej, choć wtedy się nie udało.
to jest tam. A, skrzynka, widzicie? Zaraz tam skoczymy. Uda się, zobaczycie. Obiecałem wam, że gramy nie na 100% z wszystkimi duchami. To będzie. Ale tutaj chyba nie ma duchów. W skrzynkach nie ma duchów, no. No, chyba koniec etapu, tak? Dokładnie, trafiłem. Teraz, z tego co pamiętam... Tak, teraz tutaj jest ślisko, nie lubię tego strasznie, dlatego damy sobie Dev the Viking. O, tutaj też. Tu też. Dlatego w ogóle nie używam. No i teraz chodzę normalnie. Aha, i to są duchy liści. To się fajnie, z tego co pamiętam, farmi liście, bo jest ich nieskończoność. Kurde, ale nie mogę ich trafić. Nie, chyba jednak nic nie leci. Ale pamiętałem, że chyba leciały. To mam słabą pamięć. A może to było jakieś inne miejsce? Tu zaraz będzie taki... O, właśnie on. Szybko padł. Lecimy dalej. Aha, w tym poziomie jest Trey. Trey, tak, będziemy walczyć z Treyem. Nie! To było zamierzone, chciałem wam pokazać, co się stanie, jak wpadniemy w przepaść. Jak widzicie, Amidamaru nas ratuje, ale niestety tracimy trochę życia. Tak, to zamierzone było. Nie, że tak slamiłem. O, a jednak drobiłem z nich liście, ale chyba... To nawet wcale nie jest aż tak rzadko, po prostu mam pecha. Dobra, nie bawię się, bo jeszcze wyjdę na Lamera. Lecimy dalej. Tu będą takie fajne windy zaraz, których nie lubię. Byłem ciekawy. Kiedyś mi tak pięknie wychodziło. Za słaby miecz mam, ten drewniany. Z muzeum. A to odkryłem, że oni mogą kamień z powrotem wziąć, jak widzieliście w poprzednim odcinku. O, te windy mówiłem, o tych. I tu będzie z tego co... O właśnie, tak. Chciałem powiedzieć, że tu będzie właśnie z tego co pamiętam... Ian. No, czekamy na windę. No, nie wiem czy to winda, taka kolejka górska, o. To jest właściwe określenie. To był skill. Dwóch. Nie wiem czemu strasznie się boję używać tego ducha na tym. Wiecie co, teraz zrobię małe cięcie, bo teraz chyba będzie boss i pójdę się czegoś napić. Dobra, jesteśmy z powrotem i lecimy na bossa. Bossa. Koleś, nie widziałeś mojej siostry? Rozdzieliliśmy się w drodze tutaj. Nie, nie widziałem jej i przy okazji zgubiłem też resztę. Nieważne jak długo tu jest, pilka zawsze doprowadza mnie do bólu głowy. A! Puszczaj! Co to jest? Co jest? No, niech będzie. Zamknij się, mała dziewczynko. Pilika! You! A guy! Znaczy ty! Znowu! co ty robisz? Puszczaj moją siostrę! Pierw... Zrób dla mnie przysługę. Albo nie. Może innym głosem. Pierw, zrób dla mnie przysługę. Zniszcz Yasakurę. Nie mam mowy, koleś! Dajesz, Trey. Falcz z Yo. Zniszcz go. Albo powiedz do widzenia swojej siostrze. Trey! Pomóż mi! Co powinnam zrobić? To nie jest honorowa taktyka. Dajesz, Trey! To proste! Zamknij się, Yo, i walcz ze mną!
Dobra, mniej więcej tłumaczenie. O Jezus, na początku takiego ataku używa. Jest. To bardzo fajny boss. Właśnie zobaczyliście, na początku użył ataku, którego najrzadziej według mnie używa. Więc dość szczęśliwe. Jeszcze udało mi się pięknie go uniknąć. To tam raża. O, i ten atak bardzo lubię. Taki fajny. Ale łatwo go przerwać. A, ten też jest bardzo ładny. O! Mam makaron. O kurde, ale unik. O, myślałem, że da się przerwać zwykłym atakiem. Myliłem się. Gdzie on jest? A, gin! Nie wyszło. Dobra, teraz wyszło. Gintrey! Znaczy, nie gin. Powstrzymam cię! I uratuję sam twoją siostrę! Tak, Pilikę! Atak! Jej! A, unik! Nie! Ała. Nie, no umrę jeszcze. Nie! Kurde! Nie, błagam! Nie dam się! Jest! Udało się! Już trzymałem, że musiałbym na nowo nagrywać. Ale nie, to było zamierzone. Chciałem wam pokazać, że każdemu może się coś... Dobra, nieważne. Przepraszam, Pilika. Zostałem pokonany. Wstawaj! Pokonaj go raz jeszcze! Albo wyślę twoją siostrę do świata duchów. Nie! Zrób to, Trey! Walcz! To niepotrzebne, jesteś tchórzem. Morty, weź Pilikę w bezpieczne miejsce, niech będzie. Chodź, Pilika! What the? Klątwa! Czas się wycofać. O, Cory. To... Nie, to nie było tłumaczenie. Okej. Okay. Kurde, jak coś było. Ha, już wiem. Byłam przestraszona tutaj. Nic nie... Nic... Czekaj. Nie wiem, jak przetłumaczyć dudes w formie żeńskiej. Dobra, niech będzie ziomalka. Nic ci się nie stało? Ziomalko, zawdzięczam ci wszystko! Cieszę się, że się nie spóźniłam. Przepraszam, jo, byłem... Nie wiedziałem, co robię, ogarnęła mnie wściekłość. Spokojnie, Trey. Przecież nie stało się nic złego, prawda? Ale nie martw się o mnie. Idź przed siebie. Ta wielka ściana ognia blokuje mi drogę. Widzieliście wielką ścianę ognia? Na pewno. Taka wielka czerwona płomień, który powiedziałem, że będzie później. Weź Korej. Jedno uderzenie i popo zniszczy płomienie. Dobrze. Kurde, pominąłem jeden dialog. Mam nadzieję, że nie był ważny. Lecimy dalej. Dobra, wrócimy z Pilicą tam do tego domku. I lecimy dalej. Chyba zdążę jeszcze zrobić tam z dwa poziomy. No tak, chyba dwa poziomy zrobimy. Tłumaczenie mamy z głowy. Gorzej, jak nie nagrywam. Nie, nienawidzę go. O, ale fajny unik. Znaczy, to nie był unik, jakiś bug, ciekawe. Ale fajne, się przyda. O, skrzynka, abym pominął. Dobra, lecimy. Musimy powstrzymać magistra przed, jak to było, uwolnieniem Behemota. Nie, no dobra. Jak on się tam nazywał? Jakiegoś poprzedniego króla szamanów. Ale nie wiem, jak on się nazywał. Zaraz sobie przypomnę. Jak on się tam nazywał? Mefias, tak, Mefias.
Dlaczego zapamiętałem? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ty mnie tam zostaw, ty. Kurde, w tym miejscu... A nie, w tym miejscu się właśnie z nim łatwiej walczy, bo jest taka pochyła skarpa. I łatwiej się unika, nie trzeba się schylać. Aha, dostałem Cori, a ja wam nie pokazałem, zaraz wam pokażę. Dobra. To jest dość potężny przeciwnik. Ale z odpowiednią taktyką każdego można pokonać. Prawda? No prawda, jeszcze wskoczyć nie mogę. Pokażę wam już za chwilkę. Oczywiście zmienimy tego wikinga na... Na co? No, attack power. Mega skop się przyda. Ups, nie tu. Tu gdzie jest Nisbań, tutaj też damy Jana. I tu będzie Tokagero. I kolej. Dobra. I kolej to jest taki oto... O właśnie, zademonstruję wam na tym. Uderzenie nie popło! No i ten ogień jest teraz całkowicie bezbronny. Można go zniszczyć mieczem. A to Kogero, to ziemniak. Ziemniak, ziemniak, ziemniak. I lecimy. Ha, ha. Pójdziemy chyba jeszcze po bonusy z poprzednich poziomów. W tym poziomie i zakończymy odcinek. Ha, to jest bardzo, bardzo prosty poziom. Zobaczycie. Tu można sobie dużo życia uzupełnić, biegając pomiędzy tym poziomem. I... O, a któż to taki? Dziadek? Bla, 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 bla. Kurde, miałem tłumaczyć, a nieważne. Jak już... Tutaj dostajemy po prostu Shigigami. On nic ciekawego w sumie nie mówi, z tego co pamiętam. No, i liście dostajemy. Mam dość tłumaczenia, tylko przedłużę ten odcinek, a tak chcę wam więcej pokazać. Lecimy... Czasem będę tłumaczył, czasem nie. To co uważam za istotne, będę tłumaczył, czyli walki z bossami. Bo to uważam za istotne. I teraz nie pamiętam, gdzie to było dokładnie, to było chyba... Nie, nie tu. Nie tu. A może to było tu? Dobra. Najwyżej się mylę. Zrobimy te poziomy jeszcze raz, już je widzieliście. Przyspieszenie. Przyspieszenie czasu! Ej, nie działa. Może ten był? Ta, to był ten. Niewygodnie nastawiłem sobie. A, nieważne. Aha, pokażę wam jeszcze jak działa kolejna tych bajerów. A, nie pokażę, bo są za słabi. O, szkoda. A zaraz będzie jakiś mocniejszy, z tego co pamiętam. Ona zamraża. Lecę, lecę, lecę. Ej, ja w ogóle włączyłem nagrywanie? O, tutaj, tak, tutaj chciałem przyjść. Ha! Czyli jak zbierzemy takich dużo, mamy więcej HP. Widzicie? Warto było. To chyba zaraz będzie na tyle z odcinka. Ale na wszelki wypadek jeszcze pójdziemy kawałek. Następny boss będzie fajny. A, mogłem wam chyba na nim... Tutaj jeszcze coś będzie, z tego co pamiętam. Kurde. I to będzie duch. Tak, i chyba tym duchem zakończymy odcinek. Albo nie, pójdziemy jeszcze do tej początkowej chatki. Choć w sumie widzieliście te poziomy już. Ale czemu nie? Może znajdziemy coś ciekawego. Aha, duch. Duch, tak. Pokażę wam ducha. Zamiast... Kto to był? Kantan. To jest bardzo słaby duch, szczerze mówiąc. Tak samo jak ten pierwszy. Trochę chyba... A co jest tam? Bo nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, co tu jest. Aha, nie wskoczę tam po prostu. No dobra. Czyli już pamiętam, co tam jest. Ducha wam pokażę na jakimś lepszym przeciwniku tam. O, to było, tutaj się zdobyło tego megaskopę. Mój ulubiony duch. Znaczy, bardzo przydatny. Ale lame. Ten Kanta jest naprawdę słaby. Coś takiego, rzucam farbą. Widzicie, nic specjalnego. Tu jeszcze mieliśmy gdzieś kolej. Nie no, na nim wam nie pokażę.
kogoś lepszego musimy znaleźć, żeby kolej wam pokazać, jak wygląda zamrożony wróg. Przeciwnik. Ach! Z przyzwyczajenia ich niszczę, no! No naprawdę, nie rozumiem siebie. Ha, widzicie? Taki sztywniak trochę. Po jednym uderzeniu już nie jest zamrożony. Z tego co widziałem, tam u góry była skrzynka, której nie zebrałem. To musi się zmienić. Co to było? A, tam pieniądze. O, sushi! Nawet nie wiedziałem, że z niego dorobi sushi. Teraz już wiem. A teraz nie było. O, dobra, potem... Teraz kończymy chyba odcinek. No, tu jest miejsce, gdzie się walczyło z Trajem. Znaczy z Trajem, z jakim? Z Trajem, z Rio. Tak. I... Dobra. Odcinek komentował i tłumaczył dla was Max Biały. Do zobaczenia w odcinku następnym. Uważajcie na coś tam, na magistra i jego duchy i takie tam w ogóle. Pa, pa!